Dzień dobry kochani, witam was w ten piękny, styczniowy, mroźny i jakże śnieżny poranek. Tu przyjeżdżałem, robiłem plan wczoraj, nie spodziewałem się, że będzie śnieżek. No ale ci w nocy trochę przysypało. Dobra, dzisiaj taka niecodzienna sprawa, bo testujemy sobie kamerkę GoPro, którą pożyczył mi mój koleżka z pracy Robert, którego serdecznie pozdrawiam i dzięki za kamerkę. I robimy sobie teściki, a znajduje się na poligonie wojskowym zlokalizowany w okolicy Branderwar, w okolicy Akwisgranu przy granicy z Belgią, na którego terenie znajdują się trzy amerykańskie czołgi: M47 Patton, jeden czołg M41 Walker Bulldog oraz jeden niemiecki bojowy wóz piechoty HS-30. Ja już tutaj, kochani, byłem jakiś czas temu, w wakacje bodajże koło września, ale niestety mój film był nie za ciekawej jakości i nie nadaje się do opublikowania. Dlatego dzisiaj wam ponownie pokażę to przezajebiste miejsce w Niemczech i te przepiękne stalowe potwory uśpione w niemieckim lesie. No i moi drodzy, te niezwykłe uśpione potwory znajdują się na starym poligonie wojskowym, który jest zlokalizowany w rezerwacie przyrody, która jest częścią szkolenia Bundeswehry o powierzchni 225 hektarów i przede wszystkim centrum szkoleniowe dla systemów lądowych technologii ASUS ZTLS. Wchodzenie w czasie ćwiczeń jest zabronione, poza czasem ćwiczeń teraz jest otwarte dla cywilów. Oczywiście robimy to wszystko na własne ryzyko, bo nigdy nie wiemy, kiedy odbędą się takie szkolenia. No ale aczkolwiek warto, bo czołgi zobaczyć trzeba. Kto nie zobaczy tych czołgów, nie pójdzie do nieba. Widzimy się na miejscu. Hejka. I zobaczcie, kochani, jaka piękna zima. Styczeń pod granicą belgijską w okolicy Akwisgranu. A tutaj stoi pierwszy z uśpionych potworów M41 Walker Bulldog, amerykański czołg lekki, zaprojektowany w 1949 roku. Pojazd był następcą czołgów M24 Chaffee z czasów II wojny światowej. Zobaczcie, ale tutaj mam takie warunki trochę nieciekawe. Głównym uzbrojeniem była oto ta armata kalibru 76 mm. Pojazdy tego typu były eksportowane do wielu krajów. Obecnie większość armii ucofała je ze swojego uzbrojenia. Używa je jeszcze tylko Gwatemala, Somalia, Tajwan, Urugwaj i Wietnam, czyli głównie kraje azjatyckie. Jeden kraj Ameryki Południowej, jeden kraj afrykański. Zobaczcie, ten czołg jest w sumie chyba najgorzej zachowany z tych wszystkich, ponieważ już byłem tutaj, jak wam wcześniej mówiłem, latem tego roku. Bardziej wrzesień, ale było tak ciepło, że uznaję, że to lato. I zobaczcie, w jakim pięknym stanie są zachowane te czołgi. A tam, w tym miejscu, znajdują się kolejne i zaraz sobie pójdziemy. A tu przepięknie zamrożony stawik. Później na powrocie jeszcze wejdę do góry na niego, ale najpierw chcę załatwić pozostałe czołgi, bo ten, jak powiedziałem, jest najgorszy. No i wchodzimy sobie. O kurde! Ślisko. Jesteśmy na tym przepięknym. O kurde, ale tu jest lodowisko, dobre. Więc uważajcie, jakbyście wchodzili. Czekajcie. O, tu już jest bardziej stabilnie. Widać cały silnik i komorę, gdzie była załoga. Tu jest ta wieżyczka. No, żeby tylko teraz się delikatnie, żeby noga nigdzie nie uciekła. Widzicie? Części silnika, no i oczywiście świnie jebane jest, wystawia jakieś butelki po chipsach, jogurty. Tylko złapać jajca, pourywać. Jak pamiętacie, byłem też tutaj latem, mam zdjęcia. O, dobra. Zobaczcie sobie, jak tam siedziała załoga i strzelała do niemieckich SS-manów. A nie, te czołgi są powojenne. Ale widzicie? Zobaczcie sobie, jak to wszystko tutaj ładnie wygląda. To jest rzeczywiście najebane śmieci wszystkiego. Aż żal na to patrzeć. No i co? Drzewo trzasło. I tak ten czołg wygląda z góry. Jestem na jego samym szczycie i wierzchołku. No super sprawa. Super sprawa historyczna. Mieszkacie w okolicy, przyjedźcie sobie z waszymi dzieciakami i pokażcie im kawał przepięknej historii amerykańskiej armii. No i II wojny światowej, bo jednak te czołgi są drugą generacją czołgów, które służyły w II wojnie światowej i strzelały do hitlerowców.
kochani, temperatura jest koło 0 stopni, może delikatny mrozik, a może nie. No i zobaczcie, znajdujemy się na takim oto polanie. No idziemy dalej, czołgi, Walker, Bulldog zaliczona. Ja idę teraz do Pattona M47, czyli amerykańskiego czołgu pierwszej generacji, pojazd produkowany w krótkiej serii i szybko wycofany z uzbrojenia USA, ale przez wiele lat służył on sojusznikom kraju dolarów. Ten czołg M47 Patton produkowany był od 1950 roku. Pojazd ten był rozwinięciem czołgu M46 Patton, będącego udoskonaloną wersją czołgu M26 Pershing z czasów II wojny światowej. Tak właśnie jak mówiłem przed chwilą, że te czołgi, ich poprzednie generacje służyły podczas II wojny światowej. Czołg znalazł się na uzbrojeniu wielu krajów. Obecnie pojedyncze egzemplarze wykorzystywane są tylko w Hiszpanii i w Iranie. A ten czołg zaraz zobaczycie na własne oczka. No jest nasz Pattonik przepięknym, powiedzmy w miarę dobrym stanie. To muszę uważać, bo zobaczcie, wszystko jest pozatapione, zamrożone. A moje buty są już w fajnym stanie. Tak to on wygląda. Nie będę już na niego nawet wchodzić. O, się teraz wpierdoliłem. Standard. Zobaczcie. Coś przepięknego. Poróbcie sobie foteczki, wejdźcie do góry. Ja już tam na górze byłem. Teraz jest za ślizgo. To jak wchodzicie, to jest normalnie lodowisko. Ale te wszystkie gąsienice, o, zobaczcie, sopelki, koła, wszystko jak najbardziej jeszcze w miarę fajnym stanie. A, bo tu rzeka sobie płynie, dlatego jest tak mokro, widzicie? Tu jest jego tył. Co? Zobaczcie, oto czołg na tle mnie. Ja muszę sobie teraz jakoś tutaj przejść, no bo się... Kuźwa. O, jak fajnie. I czołg M47 Patton. Jednak się zdecydowałem, żeby tutaj wchodzić, ale też jest kurwa takie lodowisko, że kaplica. Zobaczcie, tu możemy przez dziurę zobaczyć, nie wiem czy coś będzie widać, bo niestety nie posiadam. Nie, widać, nie widać, coś jest. To szybko idzie ta 59% już, nie? Schodzi ta. No bo drodzy, zawsze takim skrótem przyszedłem z tych gór. Normalnie buty mam całe przegnojone, ale nieważne, liczy się wycieczka, jej cel, a nie w jakich warunkach dotrzemy, czy będziemy przegnojeni, moksi i brudni. Dobra, idziemy teraz na ostatnią atrakcję. Zobaczcie, taka rzeczka sobie jeszcze płynie. I cyk, pyk, pyk. Zobaczcie, jak jest pięknie, kolorowo. Jak tu byłem w wakacje, te wszystkie drzewka były zielone. Tutaj sobie też ludzie piknik robili. A nasza ostatnia atrakcja, it's over there. A tutaj jeszcze niemiecki wóz bojowy piechoty Schützenpanzer Lang HS-30, zaprojektowany w latach 50. XX wieku. Pojazd uzbrojony był w automatyczną armatę kalibru 20 mm. Zobaczcie, taka właśnie armata była. Mógł przewozić on do 5 żołnierzy, zbudowano tylko 2186 egzemplarzy. W 1974 roku HS-30 zaczęło zastępować pojazdami Marder 1. A tutaj ktoś bezczelnie oddał urynę. Zobaczcie, wszystko gąsienice. I tak to
wygląda. Ale znacie, to się takie, nie wiem, zasieki, blokady przeciwczołgowe wydą przez takie coś, to czołgiem raczej by nie przyleciał. Jest to stare betonowe, cały we mchu, zzieleniałe. Zobaczcie, przez takie blokady nawet ciężko mi teraz iść. O! Jakieś coś metalowego. No i co? Idziemy powoli w kierunku do auta. Temperatura zaczyna robić się delikatnie dodatnia. No i niestety moje buty odmawiają posłuszeństwa, bo wszystko zaczyna teraz tam pływać. No i kurwa, nie chcę być chory. Trzymajcie się. Zobaczcie, jaka jeszcze przepiękna aura się teraz zrobiła zimowa. No jest południe, idealnie w to niedzielny zimowy dzień. No miejscami już tak się wszystko topi, ale no jest ten chłodek delikatny. No jak się czuję, no zamarznięty. Ale zobaczcie, słoneczko. Normalnie gdzieś musimy być jakiś w górach, a jestem tylko 80 km od Düsseldorfu w lasach pod Aquisgranem. Coś niesamowitego. Tam byliśmy i wracamy na parking. No i kochani, co? Koniec mojej dzisiejszej wycieczki. Było przepięknie. Ta zimowa aura naprawdę robi swoje wrażenie. Zobaczcie, jeszcze idę sobie, a wszystko ten delikatny nadmiar, puch tego śniegu opada sobie tak delikatnie na ziemi, tworząc śnieżystą kołderkę. O, zobaczcie, właśnie dostałem w rękę kolejnym kawałkiem. No i co? Niemieckie miejsce koło Aachen, w niemieckim lesie, amerykańskie czołgi. Mega miejsce do wiedzenia na spacer. Mi tu zeszło jakoś 2 godziny 20. Zrobiłem około 9000 kroków. Zaparkujcie sobie lepiej na wjeździe od miejscowości. Ja wam podam tutaj adres dokładny, wszystko gdzie zaparkować. Idziecie wtedy kawałek prosto, wchodzicie do lasu w lewo, robicie taką pętlę, oglądacie 4 czołgi i jest mega. A plus ten transporter, który jest chyba w najgorszym stanie. Oto czołgi Patton M47 i Bulldog, 3 Bulldogi, 1 M47. Naprawdę super miejscówka, warto. Jeżeli podobał się filmik, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, który czołg się wam bardziej podobał. No i co? Miałem jeszcze jechać do Monszau, no ale niestety moje buty się do tego już nie nadają. Są tak przegnojone, że koniec. Czyli co? Na koniec zostawcie subka, komenta i lajka, jeśli się podobało. I do zobaczenia w następnym filmiku. Pozdrawiam was, Rostuś, spod lasu koło Aquisgranu. Hejka!